Witam was, kochani. Mamy godzinę 19. Zakończyliśmy na dzisiaj załadunek jęczmienia. Zostało tak naprawdę zmorzyć 3 przyczepy w rogu. I tutaj się kończy na razie przygoda z jęczmieniem, ale nie dajcie się zmylić, nie kończy się przygoda ogólnie, bo przesiadka do ciągnika, którego już w tym sezonie to nie wiem, siedzę w 6155 wynajętym, nie tym co jeździłem ostatnio, jeszcze innym, ten to praktycznie nowy, ma nabite 200 motogodzin, więc prawie nic, albo ten ciągnik jest taki nowy, albo ci co te ciągniki wynajmują, sprawnie w nich cofają przebiegi. Nie wiem, bo to jest jeszcze ta starsza wersja, bo chyba te wszystkie nowe 6R już nie mają tutaj ekranu, tylko mają na słupku. Przynajmniej wiem, że 215 i 185, więc nie wiem, chociaż ten jest 2022 roku, więc w sumie to by się jeszcze zgadzało. No i tak, trochę paliwa mało, 44%. Jaki jest plan? To najistotniejsze. Jadę na pole odwozić rzepak, bo tak jak wam wcześniej wspominałem, zaczęliśmy walczyć z rzepakiem. Jest mała panika, bo no jutro nadają naprawdę solidne opady deszczu i chcą dzisiaj tego rzepaku złapać jak najwięcej, więc bardzo możliwe, że będziemy walić ten rzepak przez całą noc, aż zacznie padać. Także zapowiadają się ciekawe manewry, o ile nic nie ulegnie zmianie. Ale to czas pokaże. Także co, ja się bujam. Pan sobie przewyprowadza, ja się bujam. Tak jak widzieliście, Case'a stał wcześniej na podwórku, że coś się stało. Wyjechał dzisiaj pierwszy dzień na talerzowanie i coś rypło. No i jakiś spory wyciek z układu hydrauliki z prawej strony ma taki rozdzielać. I tam dosyć solidnie się leje. Tam już serwis z 3 godziny na tym siedzi. Przyjechał jeden bus, potem drugi bus, więc żartów nie ma, jak już dwa busy. I coś tam próbują łatać. No i tak to wygląda, więc co? Ja sobie śmigam na pole. Kawałek drogi mam, jadę w to samo miejsce, gdzie wczoraj woziłem header. Z pół godziny drogi przede mną. No i tam się zapewne zobaczymy, także trzymajcie się, na razie, cześć. No ja już prawie na pole dojeżdżam. Chciałem wam po lewo pokazać Maseja, który wałuje belę, ale już za późno. Tylko kawałek tam będziecie widzieli. Od razu zawija w folię, robi kostkę i zawija w folię. A tutaj mamy po prawej stronie przepięknego, przepotężnego klasa Lexiona 8900. Czyli nasz kombajn. Zagadam. Proszę bardzo, jest i on, przepiękny klas Lexion w rzepaku. Nie wiem ile już wykosił, po drugiej stronie drogi były pola z rzepakiem i one już są machnięte, więc pewnie kosi teraz po tej stronie. Tu, tam jest jeszcze jedno na dole na pewno i tam jeszcze jedno było wyżej, tylko nie wiem czy ono już wykoszone czy nie. Chyba jest wykoszone, więc cały ciul zostało tak naprawdę. Ale nic, zobaczymy. Śmiga jak głupi. A my czekamy na wysypanie. Nie ma drugiego dżungiera, więc pewnie pojechała dziewczyna, bo chyba dziewczyna jest na odwozie. Evelyn pojechała wykiprować. Ja już od razu po przyjechaniu się załapałem na sypanko po paru minutach. Na tej farmie zostało do kończenia to pole i jeszcze jedno i będziemy się przenosić na tą naszą rodzinną farmę w miejscowości Lyndon i tam będziemy walczyć z rzepakiem na tyle, ile się dzisiaj uda go wykosić. Fajnie by było, jak się udało wszystko skosić, ale chyba się nie da, bo tam jest sporo hektarów, nie wiem ile dokładnie, ale sporo. To jeszcze naprzeciwko właśnie zostało do wykoszenia. Tak, to duże naprzeciwko wieterachą, także nieźle na gida jest. 19, oni gdzieś chyba o 14 czy 15 zaczęli, także wynik godny. No nic. No nic, no nic. Niech się dzieje, co ma się dziać. Ja idę może do operatora, wskoczę, pojeżdżę z nim trochę. No.
No i ja już mam nasypaną całą przyczepę, jeszcze w międzyczasie jedliśmy kolację, szefu przywiózł popularny w Anglii fish and chips. Popularny to jest, kurczę, słabe określenie, to chyba najpopularniejsze danie w Anglii. I idziemy to wykiprować. Wykipruję to, odczepię przyczepę. I wrócę się po wózek na header. Został ten mały kawałek, jakieś 5 hektarów. I po wykoszeniu go będziemy się przenosić na kolejne gospodarstwo. Nie było jakoś specjalnie dużo tego rzepaku, więc to w jeden dzień, widzicie, machnął i to nie cały. No ale no jest przerób tej maszyny, to nawet nie ma o czym mówić, to aby mu dać jakieś w miarę większy kawałek, to on zapieprza. Chciałem do niego wsiąść, tylko kurwa nie mogłem na piechotę dogonić. 10 na godzinę na giną. I tak to wygląda, słoneczko powoli zachodzi, tam z tyłu już się coś chmurzy delikatnie, więc łapanka tak naprawdę. Zobaczcie, jaki ładny widoczek, taka stoi chatka na samym środku łąki, ogórek, tam się pasą owce. W oddali widzicie to wielkie jezioro. To ma swój klimat, tak jak powtarzałem kiedyś. Miasto w Anglii jest brzydkie, wszystkie miasta w Anglii są brzydkie, moim zdaniem. Ale wieś ma swój klimat, tak jak polskie wsi, tak jak i angielskie. Mają coś w sobie. Zobaczcie, tutaj naprzeciw taki, kurczę, mały zameczek. To właśnie właścicielem jest tego zamku, właściciel tej farmy, na której teraz jesteśmy. Którego właśnie wykonujemy usługę. Tak to właśnie wygląda. 20:27. Tam zostało jeszcze z pół godziny, żeby to pole skończyć. Ciekawe wąskie te przejazdy. Zostało z pół godziny, żeby skończyć. No i trzeba będzie się zawijać, będziemy wracać tą drogą chyba z powrotem. Cisnąć, żeby się na tamto gospodarstwo dostać, i fajnie by było, gdyby nie popadał deszcz. Żeby można było kontynuować. Ale jak będzie czas, pokażę tak naprawdę. I zobaczymy niebawem. Tam zachodzi słońce, tu się chmurzy, ale tak mniej więcej na połowie, może przejdzie bokiem. Aż to pogodą, kurczę, w zeszłym roku pogoda na żniwa była idealna, bo faktycznie w ogóle nie padało. Było strasznie sucho i ciężko się siało rzepak, co prawda. No ale na żniwa pogoda była ideola. Fajne są te ciągniczki, zwinne takie, sprawne, no ale nie do tych przyczep. Ze 30 koni więcej i jak najbardziej. Tak pasowało. Dobra, jadę, bo tutaj mam zaraz tą przyczepę, zaczepę miał. I jadę na tamto pole zaczepić header. I witajcie kochani, wznawiamy nadawanie, godzina 22:24. Myśmy zakończyli koszenie na tamtej farmie i przenieśliśmy się na kolejną. Zapowiadają się długie nocne manewry. Tak jak wam wspominają, nadają silny deszcz na drugą albo trzecią w nocy. Rosy nie ma, więc czekamy, aż zacznie padać. Zostało nas dwóch, operator kombajnu i ja, plus tam jeszcze ziomek na hali. Co będzie ten rzepak odbierał, przynajmniej na razie wiem, że on tam jest. Także bardzo ciekawe manewry się zapowiadają. Aby wszystko szło, aby nic się nie psuło, aby chciało się kosić. I będzie wspaniale. Coś on tu stanął teraz. Jakieś ustawienia. Fajna droga była po takich wąskich drogach tutaj, żeśmy musieli jechać. Taki porządny. Taki porządny zestaw. Kombajn, ciągniki z przodu. Pick-up was w eskorcie. Po ciemku to fajnie wyglądało. No i ciechamy, ja gdzieś tutaj szukam miejsca, żeby wjechać. Zrzucić tą przyczepę gdzieś tu za tymi drzewami. I co? I później ESA. Jadę zamienić ciągniki. Jak zamienię ciągniki, przypierdzielę tutaj i będę odwoził. Daleki odwóz nie jest, bo jesteśmy na tym naszym rodzimym gospodarstwie, tam gdzie wcześniej zimę woziłem. Także raczej bez problemu się wyrobię z odwozem. No i co?
Na razie tyle ode mnie. Tak, muszę może, żeby nie zaczepić z tyłu ten... Może w opłot. Na razie tyle ode mnie i... I widzimy się rychło. Jak już się zczepię z przyczepą. Jeszcze w sumie nie szczepię się, tylko przyjadę ciągnikiem z przyczepą. No. Ja cisnę. Klas mi wyprzedza właśnie, bo wysypane mamy. Bo mamy wysypany pełny zbior, pełną przyczepę już. I trzeba cisnąć, bo zaraz będziemy znowu pełny zbiornik. Jeszcze się zadeklarowałem, że mu kawę zrobię. Sobie w sumie też. Więc trzeba cisnąć. Tak ten bandyta wygląda od z tyłu. Nawet nie najgorzej sypie ten rzepak, jest lepiej. Jak na tamtym gospodarstwie, zdecydowanie. Piękne nocne manewry za 10 północ. Ja już cisnę po kolejny zbiornik. Już mamy prawie pierwszą. O, jakoś się wygramoliłem. Nie jest lekko. Nie ma to jak przez przypadek nacisnąć zły przycisk i przełączyć się z opcji nagrywania filmu na robienie zdjęć. Także zrobiłem kilka fajnych zdjęć zamiast nagrywać film. Ale to nie jest trudno. Wracam właśnie, już z hali wykiprowałem i jadę z powrotem. Przenieśliśmy się na drugie pole naprzeciw tego, które teraz właśnie skończyliśmy. Nie wiem jakiej wielkości jest to. Jakieś 5-6 hektarów z tego co mi się wydaje. Zaraz to potwierdza. Więc tak naprawdę niecałe 2 godziny roboty. No ciacha tak naprawdę piątkę w godzinę i to lekko. Nawet i więcej. Tyle, że tutaj no wiadomo dużo kręcenia, bo nie duży kawałek. Ale to zobaczymy. Przejeżdżam teraz przez tą naszą wioskę. To jest nieduża miejscowość. Ale wyłączam wszystkie zbędne światła, żeby sąsiadów nie budzić.
też szef prosił, żeby jak najciszej jechać. Ja tak też się staram, żeby hałasu zmniejszonego nie powodować. Sam rozumiem, jak to jest, kiedy chcesz się wyspać zmęczony po pracy, ktoś ci jeździ pod oknem. No ale mam nadzieję, że oni to rozumieją, że to rolnictwo czasami wymaga jakichś kompromisów. Tak jak właśnie to jest teraz w tym przypadku. I my sobie śmigamy, drugi raz już wysypałem, czyli z tego pola tak naprawdę dwie przyczepy, więc jakieś 25 ton one były pełne. Napchało mi się jakiś muszek tutaj, bo kurczę, z tym się berdachu wcześniej zapomniałem zamknąć. I one tylko czekają na taki moment, by go wykorzystać. No i co, naginamy sobie po kolejne wysypywanie. Zobaczymy, ile będzie. Jeszcze pewnie za dwa kursy. I skończymy na dziś pierwsze 10. O drugie, trzecie zapewne skończymy. Szef opowiedział, że wcześniej jako 12 nikogo w robocie nie chce widzieć, chociaż mówi, że najprawdopodobniej o 12, żeby tylko się spotkać, obgadać, jak będzie padało, to raczej będzie jutro wolne, ale to zobaczymy, nie ma co gdybać, zobaczymy, jaka będzie pogoda tak naprawdę. Może się okazać, że pogoda nas zrobi w ciula i w ogóle nie będzie padało i przyniesiemy się na kolejne pole, będziemy rzepak kosić, to jest rolnictwo, ale ja to lubię, uwielbiam to. I już dojeżdżamy, więc gdzieś zaraz powinniśmy klasa ujrzeć. Jeszcze wokoło nie obszedł nią, bo tutaj wcześniej zaczynał. O, tam widać światło, czyli idzie pierwsze kółko. No i super, ja sobie tutaj stanę i będę czekał na pierwsze sypanie. Także co, do później. No i ładnie sypie ten rzepaczek, trzeba przyznać. Na komputerze chwilowo pokazywało nawet powyżej 4 ton. No wiadomo, to też nie jest takie do końca wiarygodne. Ale my już się ustawiamy. Przejechałem z nim jedno kółko, pomogłem mu z nawigacją, bo coś mu się przywiesiło i nie chciała działać. No, mniej więcej taką będzie wysypać. Mniej więcej na to. Bawić w ślaczki w takich sytuacjach jak tu na poprzeczce, bo nie idzie idealnie równo, ale ogarniamy pomaleńku. No i siema, cześć. No i picobello. Siedzimy i czekamy dalej. W tym kawałku jest 10 hektarów. Pomyliłem się, 5, 10, więc... Nie, bo teraz wydajności pokazywały, jak teraz z nim jechałem.
przy tej prędkości wali jakieś prawie 7 hektarów na godzinę, więc jeszcze około godziny, bo już poprzeczkę przy, już znaczy objechał pole dwa razy dookoła, więc około godziny jest pierwsza 30, co najlepsze, na drugą nadają deszcz, więc zobaczymy jak to będzie, ciężko cokolwiek ocenić, bo jest ciemno, po prostu czarne niebo i nie wiesz czy to się chmurzy czy nie, ale nic, zobaczymy, czekamy, czas pokaże, a wy na pewno zobaczycie. No i kurwa mać, zaczyna padać deszcz. No na wali, że o drugie będzie padać, jest za 10 druga. No i pada. Kurwa mać, niedobrze, mam nadzieję, że to tylko przez chwilę będzie straszyć i przestanie, ale nie wygląda to dobrze. On mi teraz rurę wystawia, żeby teraz sypać, to kurwa, nie wiem czy nie będziemy kończyć. Zobaczymy. Kurwa, mogło wytrzymać jeszcze godzinę. Nie trzeba będzie z tym naginać, żeby nie przemoczyło tej przyczepy. Nie ma sensu rozkładać plandeki, bo to dosłownie na chwilę. I zobaczymy. I zobaczymy. Idę bez napędu i idę bez napędu. On jeszcze wjeżdża, czyli gość. No nic, naginamy. Naginamy. To nie chodzi, że się będzie wyprowadź. Wychodzi na to, że jeszcze wjechał żeba. Więc ja ci jest na to wykiprować i trzeba będzie wracać z powrotem. Zobaczymy, jak długo pozwoli. Bo tego jeszcze jak naciąpi delikatnie, jak teraz to jest nic. Może jak zacznie nakurwiać. No ale na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. To jest co, ja jadę wykiprować i zobaczymy później. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała zabawna. Jak wyskakiwałem z ciągnika, żeby pomóc mu tą nawigację ustawić. Wychodzę z ciągnika, ciemno jak cholera, biegnę w stronę kombajnu. Coś mi między nogami popierdziela, tak patrzę co do chuja. A to taki kurwa wielki szczur centralnie pod samymi nogami mnie przebiegał. No i miał pecha, bo jak mu nie zajebie kopa centralnie obok przyczepy, aż się kurwa od koła odbił. No i tyle jego było. Jeszcze jednego kontrolnego dostał, no i jednego szczura mniej na tym świecie. A mamy tutaj z nimi problem, jest plaga, zwłaszcza w zimie się pchają, kurczę, do magazynów, chowają się tutaj wszędzie. A tutaj też, tak jak wam wspominałem kiedyś... Pamiętajcie, światło zgodzi. Tak jak wam wspominałem kiedyś, hodują bażanty na odstrzeliwanie. No jest pełno karmy tych bażantów i one się też tym żywią, kradną skurczybyki. Także taki właśnie mamy problem. I co dalej na kurwę? No na kurwę. No nic, ciśniemy i zaraz trzeba będzie wracać na pole. Zobaczymy. Kurwa, tak te lusterka mają poustawiane, że nic z nich nie widać. No ale w sumie mogą się przestawić, a nie narzekać. No widzicie tutaj na podwórze jak to wygląda? Już trochę zmoczyło osadzkę. Tylko to ciężko cokolwiek zobaczyć. O, tak on będzie coś takiego. Mogę to wykiprować.